Wstaliśmy dzisiaj rano. Szósta. Szósta. Okazało się, że nie ma naszych kobiet, nie ma kto nas spakować. Tak, właśnie czekam, mamy nie ma. Musimy się pakować sami. Zagubiony. A spać poszliśmy o 20:30, no. Coś takiego. Zwarci i gotowi. Czekają nasze rowery. Nastąpiła zmiana planu. Nie zostawiamy rowerów tu w hotelu, tylko ruszamy nimi na Morskie Oko. I tam będziemy kombinować, co z tym zrobimy. Jest plan, że może nawet w lesie zostawimy. Tak, może w lesie, a może wpuszczą z nimi. Albo wejdziemy siłą. Tak, oglądajcie wiadomości. Tak. No, przyszły żony, jesteśmy spakowani. Zobaczcie, jak ładnie, kurde. Kroksy zabezpieczone. Klapki zabezpieczone. Wszystko jest. Melinę zostawiamy i lecimy. Po pyszym siadanku. Tak. O. Jeszcze mamy balkonik. Nie za duży, nie za mały. Piękna infrastruktura dziecięca. O, góry pięknie widać. I tam za drzewami widać góry. Dwa stopnie. Ciepła. No. I wyruszamy zaraz. Żeby nie było auto oszronione po nocy, my zapakowani. Zaraz też oszronieni będziemy. I też będziemy oszronieni. I wyjeżdżamy. Tu przed hotelem. Jedziemy. Przed nami piękny widok. Góry. Może kamera tak nie oddaje, ale my widzimy. Prosto dalej. Dobra. Jesteś w trakcie drogi na Morskie Oko. Przejechaliśmy 4 km i 130 przewyższenia mamy. Odpoczywamy chwilę. Wokół mamy. Jak się kamera obraca. Wokół mamy ładne widoki. Teraz drzewa zasłaniają, co prawda. Ale widać góry pełne śniegu. I przed nami cyrkla. No tu tata ruszył. Nagrywam! Nagrywam! Jest świetnie! Pełno przyjemności! Za nami kilkukilometrowy zjazd. W krótkich spodemkach byłoby ciężko. Ale już się zbliżamy. Mamy jakieś 10 km do Morskiego Oka. W sensie do parkingu na Morskim Oku. Fajny, no. Pokażę się tam z lewej. O, jedziemy. Dalej bez zmian. Nadal pod górę. W lesie. Uda mi się. Pięknie, co? No. Co nieco widać. No tak przez kamerę tego aż tak nie widać. No się zoomować, nie? No właśnie zoomuję. To jest najbardziej. Pełne słońce, zero chmur. Przed nami jakiś szczyt. Na żywo lepiej wygląda.
i cały czas pod górę. Czterysta przewyższenia na 15 km. Gdzie był odcinek, że z 3 km bez przerwy zjeżdżaliśmy. A teraz cały czas w górę. Nagrywam. Jest przyjemność? Super. No. Super. Jeszcze raz sobie zjechałem, dlatego teraz dopiero podjeżdżam, bo drugi raz chciałem podjechać. A jakiś szczyt przed nami, no nie? No. Trochę wam ponagrywam. Słucham? 390. Ja też. Na koniec. No jeszcze niby 3 km do. Ale za podjazdy tylko będzie. Możliwe, no. Powiem ci, że ciężkie, co teraz? No, nagrywam cały czas. Ciężka, no tak. Niech ta nie mówi, że ciężko, łatwa była. Łatwa była. A powiedziałem ciężka? Nie. No właśnie. Słuchaj. Ja nie wiem, jak my to podjechaliśmy w 90 roku. No. Na tych góralach. Może my po prostu szliśmy, dlatego później nie zdążyliśmy tych rower poddać. No, my jedziemy tak stałym tempem 10 na godzinę. No. Ale szybciej byłoby ciężko. No tak, że wtedy jechałem tylko w krótkich spodenkach. A, teraz opakowany. Nie, 20 tata, lat. Tata nie jedzie w swojej wadze po prostu. Nie. No widok mamy piękny. Zero chmury. Tam już ludzie maszerują. No. Słońce wyszło. No, 7 stopni, a cały czas jechaliśmy w cieniu, to koło zera się trzymało. No. No czekaj. Będzie można sobie przypiąć tą kamerę. Co jest? Chciałem poprawić spodnie. Dobra. O. Co to jest? Dunajec? Czy nie? Nie, mówię co Białka. Białka. I góry. Tu staniemy po prawej może na chwilę, co? Dobra. Ani jednej chmury. I tu granica? Tak. Idziemy w prawo czy na rondo? Prawo. Prawo. O, tu jest sklep spożywczy. W busie. Co prawda. Ale jak coś, to będzie można tu zjechać. Bo my bez sklepu tu przyjechaliśmy. Co? My bez sklepu tu przyjechaliśmy, bo nas nie interesują. Nie, ale... rzeczy ze sklepu. Tu? Nie, no tutaj, tu chyba.
Nagrywam piękne widoki. Są góry. No. Ona jest taka leży, już ładnie widać. No. Chodzi mi po prawej, mi się teraz zmieniło, że zamiast zooma to mam jasność jakby kamery. Coś przycisnąłem. Tak? No ja się zapinałem podczas jazdy jeszcze. Ale nie, mi było ok. Potok lisów. Lisów nie ma. Na mnie nie widać. Ale jest potok. Kolejny etap naszej wyprawy. Teraz idziemy na Morskie Oko. Później szybko na Rysy. Tak. Trochę ludzi jest, ale bez przesady. No. Ładnie. Tak. Dostaliśmy właśnie ostrzeżenie, że przy pierwszym schronisku jest niedźwiedzica z małymi. Tak, żeby uważać. Mm. Podobno ma na nas uważać. My nie mamy nic do jedzenia. Tak. tylko wodę w bidonach rowerowych. No, jeszcze była nadzieja, bo była do wczoraj, jeszcze była bułka jedna, która, ale ktoś zjadł w nocy. Idziemy sobie. Piękna pogoda. No jest zoom znowu tutaj. Po prawej, no. Zawsze drzewa jaki płomen. Jest ciepło. Tak jak myśleliśmy. 1000 metrów za nami. Jeszcze? A, nie pokażę. 4,5, hmm? Tak. Bo ile się wchodzi? 8,5 km. My idziemy. Pięknie, nie? Tak. Pięknie. No. O, tutaj masz skrót, widzisz? Tu się zaczyna ten skrót pierwszy. Idziemy właśnie, tata jako locals. Tutaj poinformował mnie, że tam pomiędzy drzewami jest gerla. I idziemy dalej. Tempo mamy żwawe. Nie idziemy skrótem. Nie idziemy skrótem, bo skróty są dla amatorów. Dla cwaniaków, a my nie jesteśmy cwaniaki. Ale jak godzina 20, co nie, w godzinę przeszliśmy 4 km 80 metrów.
czyli jeszcze 3 mniej więcej do bliskiego oka. No. Panorama czysta, bez żadnych chmur. Jak na obraz. No i tutaj to nie są. No to z samochodami, no nie? To pracownicy może, wiesz? No ale już jesteśmy niedaleko. A tu jest zakaz z dronem. Aha, ze względu właśnie na tego. No. I tam gdzieś są muflony pewnie, co? Dochodzimy do Morskiego Oka. A tam jest chyba ogóle, bo tam będzie musi wejść, nie? Aha. A to wyżej. Aha. No. I oficjalnie oświadczamy, że do Morskiego Oka jest 9 km od szlabanu. 10 km i 415 metrów przewyższenia. Zmierzone i potwierdzone. Później jeszcze damy wam znać, ile jest do Czarnego Stawu. I bez skrótów oczywiście szliśmy, żeby nie było. Ludzi trochę jednak jest, ale chyba nie tyle, ile w sezonie, no nie? Nie, na pewno nic. Natomiast kiedyś śmigłowiec w Soku, który ćwiczy, chyba by tam latają z podwieszonym. Tam latają cały czas. A i to nasze schronisko, nasz nocleg dzisiejszy. Sporo to jezioro, ja myślę, że tylko jeziorko, no nie? Pięknie. No tam się boli. Gdzie? Tam. A tam wyżej. I tam jest rysy. Tam są rysy u góry. A tu tata? Tam mama była z dziadkiem. A tata była na Morskim Oku. O. Z dziadkiem była, jak miała tam, nie wiem, 10 lat czy 11. No. Na dziadkę wody. Widzimy się później. To jest nasz apartament. Śpimy w gazdówce w pokoju czteroosobowym. A tu taki widok mamy z okna. Myślę, że ciężko lepszy widok w jakimś hotelu czy coś. No. Zaraz zjemy. Okazało się, że nasz nocleg kosztuje 40 zł mniej. Więc mamy 40 zł do wykorzystania w kuchni. Do godziny 20. I od śniadania w której? Od 8. I tak zostaliśmy poważnie potraktowani, bo pamiętam nas, że... A jutro co, rysy? Że, a jutro co, rysy wchodzicie, czy gdzieś dalej? A my, że nie. Nie tym razem. Prosto z Mont Blanc idziemy. Tak. Huh?
Właśnie nie. Ciekawe co on, nie? Za akcję ma. Tu na pewno mi się przychodzą się napić. Podpiąć kamerę do ładowania? Chodzimy. No, czarny staw. Idą, idą. Tak mi się przypomniało teraz, że taki, tak jak tekst rodziców, że ja codziennie, za twoich czasów, to ja codziennie do szkoły taką drogą chodziłem. Nie wiem, czy to widać, ale pstrągi są. A jak nie widzicie, to musicie mi złapać. Jesteśmy coraz bliżej, prawie przy szczycie. Tutaj się szczycie, przy czarnym stawie. To morskie oko. Nic nie dać jeszcze. Chodzimy. Jakbyśmy byli na końcu świata, no nie? Cudo. Jest 3 godziny 20. To się tam bliżej wody. Larysa. Na czarnym stawie. Zaczynasz wysokość 1580. Pięknie, no nie? Zdjęcie. Zbiera to z bramy jeszcze. Jaśniuszki. Będziemy tam jeszcze? Spływa to woda? Gdzie? Tam. Możemy. To może się wraca, czy nie? Tak. Ja zapozuję tutaj też. Nigdy nie mam problemu z obiadem, jak mi wiatr. Ja tu też wodę będę jak dużo robiłem. Teraz wracamy drugą stroną morskiego oka. A później przepłyniemy w pław. A to jak już wszyscy se stąd pójdą i zostaniemy sami w schronisku, to wtedy wypijemy sobie tak po ile, po dwa piwka i wtedy będziemy mogli płynąć. W kaciach, nie, bo kąpielówek nie wziąłem. W kaciach, to a po co kąpielówki? Czepek mam. To najważniejsze. Bo no, jesteśmy w morskim oku, trzeba zachować higienę, żeby włosy nie pływały tak w zbiorniku wodnym. No ale dupa jak będzie jutro padać, co? No. Wracamy ze szlaku. Oj,
No znowu mi się popsuło, że nie mogę przybliżać. A może jest na aparat, jest kamera? Nagrywam, to chyba jest. Chyba. Tak, tutaj widać nasze okno. Te dwa okna, to obydwa są nasze. Teraz idziemy jeść. I tu zaraz idziemy jeść. Bo mieli. Nacho. Nacho, na batonie. Tak, i tutaj przyszliśmy drugą stroną. I to jest ten strumyczek, co widzimy go z okna. To jest morskie oko, które wylewa się na dół. Widać. Jesteśmy w schronisku, w morskim oku. Te dwa łóżka będą pewnie wolne, chyba że Armagedon się wydarzy, jak pani mówiła. Ale widok mamy nie do kupienia w żadnym hotelu. No i mamy piękny taras jeszcze. Tu jest też, no, na dół zejdziemy. I... Tak. Jakieś jeziorko, nie? Morskie oko czy co? I tu jeden podróżnik. Taternik, przepraszam. Fenomenalny. I drugi. I nasza cela. No i właśnie, jest jeszcze jedna niespodzianka. Mati znalazł gacie taterniczki. Z cukrem. Z cukrem. Staliśmy. Jest godzina 6.20. No, staliśmy z 20 minut temu, 6. No. Za oknem już... Długo na nogach jesteś. Tak. Za oknem już widać wschodzące słońce. Zaraz będą ładne widoki. A my pijemy kawę. I ruszamy. Bez śniadania, bo dzisiaj musimy przejechać sporą ilość kilometrów. Hej. Opuszczamy. 6.40 wychodzimy. A tutaj będzie fajnie właśnie. Kto idzie? I jak wyjdziemy. O, taki widok. Zacznę. Niedźwiedzia nie widzieliśmy jeszcze, ale teraz będziemy wracać. Prawdopodobnie jest szansa na to, że coś zobaczymy. Bo się zapytaliśmy pana szambowozem, czy nas zabierze. I zabierze nas. Także to przyspieszy nasze zejście. Tak. W dodatku chce nam się trochę kupę, ale nie do końca. Właśnie, a jak nie idzie tu na kawę? Może oni otwierają jakoś, może byśmy zrobili kawę i w konsekwencji tego kupę. No wiecie, jakie mam z kupą, nie? No to sami myślę. Tata bez kupy to nie tata. Niedźwiedzie pan spotkał? W lecie pan. Teraz nie? Teraz nie. Zaraz tak nie ma. Zaraz są więcej byki, nie? Niedźwiedzie był, ale tu długo jeszcze, ale dopiero tego roku dwa razy widział. No. I faktycznie on jest tak, że ona jest... Że one ale sobie... ucieka, tak? Ucieka. A wilki tu są? No, są. Wszystko tu macie. Rowery mamy już odebrane. Przyjechaliśmy szambiarką. Tak. Nagrałeś trochę w szambiarce? Trochę, ale coś tam... coś było, że... Nie może stabilności, nie. Taki rozmazanek tam był trochę. No, ale rowery mamy, bagaże tak samo, wszystko przetrwało. Dziewczyny nam pilnowały, dlatego nikt nie ukradł, no, nie? Wiadomo, nie? Wszystko mokre. Wszystko mokre, no. No, dupa będzie mokra. O, złapie ostrość? Złapało. I siodełko też.
Teraz pijemy kawkę. Mieliśmy tu być, planowaliśmy o wiele później, że tu będziemy gdzieś 11, może trochę później. A okazało się, że jest 8.00, a my już jesteśmy. No. Bo zeszliśmy tylko tam, gdzie... Tam, gdzie parking jest dla tych wozów. I tam pan Szambo wybierał i nas wziął. I to taki był rodowity... Góral. Lokals był. Zaciągał. Wszystko widział. Wszystko widział. Nie, nie wiem. I jak on tam mówi? Łani duzo. Duzo łani. No, spakowani. I ruszamy zaraz dalej. Ostatnie spojrzenie na góry. Piękna fryzura. Disco lat 80. Na razie. Wyruszamy. Co? Wyjechaliśmy. Jedziemy w stronę Nowego Targu. Tak. No. Ale pojedziemy pewnie dalej dzisiaj, nie? Dalej, no. Tam zajmie się dalej. Co najmniej prawie 200 metrów pod górę. No, i taki widok na szczycie. Ciężko. Zero przyjemności. Na dzień dobry. Dwie stówy w górę. Tak. Te piękne domki. Ja spróbuję przybliżyć. O. Na żywo lepiej wygląda. Ale kamera też w miarę oddaje. A podjazd dalej. Cały krajobraz. Oby więcej takich widoków. Właśnie przejeżdżamy przez Bukowinę Tatrzańską. Jesteśmy po bardzo długim zjeździe, szybkim. No, myślę, że z 3 km zjeżdżaliśmy z 50 na godzinę. Jak nie szybciej. I będziemy szukać powoli miejsca na śniadanie, jakiegoś sklepiku czy czegokolwiek. Dojechaliśmy do naszej trasy w Nowym Targu. Tu tata. Zaraz będziemy jeść śniadanie. O, i tu znak. Że to jest to. Pierwszy przystanek. Dobry. No, jesteśmy po ilu? 62 km. Mateusz zaczął mówić gwarą. Godą. Z góralem, po śmieciarką się przejechał i zapomniał języka naszego. Idziemy, mamy świetną pogodę. Tak. Troszkę pada. Troszkę. Troszkę. Przestało. Tu mamy Dunajec. Tak. Nie kręciliśmy, Mateusz robił zdjęcia przy zamku, bo... Padało. Bo padało cały czas. Ale tam pokazujemy sobie ci deszczowe, tak. Profesjonalnie wyglądamy. I w zasadzie to nie jest tak, że my jedziemy sobie turystycznie Velo Dunajec, tylko mamy wyścig. Gonią nas dwie baby na rowerze. Tak, cały czas uciekamy przez dwie baby, nie? Samotne! Raz one nas, a raz my nie. Przekaniamy. I odjechały nam. To my. Kiedyś dojedziemy. Barba i papa. Na razie. Tu jedziemy drogą. Tu Dunajec, a tu pieniny. Może macie nie spadnie. To nagrywa. Ale już nie pada na szczęście. No. Jak się czujesz? Co? Jak się czujesz? Jak się czujesz? No. Jak się czujesz? Ty po co są ze mną, nie? O, płyną Dunajcem.
Jak Mati? Profesjonalne sprzęty. Kroksy, klapki zabezpieczone. Może Mati nie spadnie. Nie spadnie. Machną też? Starczy, nie? Tak. Prawdopodobnie przed ostatnim etapem. Jak się uda. Spakowanie. Tak, nadziei. Tak. Prawie spakowanie. Prawie spakowanie. Już idzie nam to coraz lepiej, naprawdę. Coraz mniej ten miejsca. Na dzień mamy coraz mniej bagażu. Tak. Taki widoczek. Jak to jest? Zabrzą. Zabrzesz. Zabrzesz. Zabrzą. A tu o, też moja bluza. Buty jeszcze. Zapomniałem, buty. Tu też wiszą noty. I zaraz idziemy na śniadanie. Tak, śniadanko. Za 20 minut. Mateusz by chciał już na rowerze siedzieć przy śniadaniu nawet. Ja bym chciał zjeść. 13 km za nami. Z drogi do Tarnowa. Pierwszy serwis, pompowanie. Nie działa? Jazowsko. I tutaj tak samo. To i to i duży. Chyba nie działa. Cześć, już, już. Albo nie działa, albo silnik. Grill. Góry zostają za nami. Peniny. Tak. Nie, czy to coś. Nie, to jest Beskid, nie? Że jakieś... Beskid. Te Beskidy mi się mylą. Ale tam przed nami też jakieś góry będą. Kolejne jakieś. Beskidy. Zobacz. Bolek i Lolek. Piękny dzień, forma jest, przynajmniej do podjazdu. A za 15 km czeka nas podjazd. Srogi, chyba największy, no nie? Zaraz nagram. Aha, tamten, no. Już w takim kolnie? No. Już pewnie z 20 raz przejeżdżamy nad Dunajcem, no nie? No, coś takiego. No fajnie to, nie? No. I to spuszczają wtedy, luzują trochę i to opada na dół i trenują wtedy spływ kajakiem.
Taki spory ten tor. Tu jedziemy R11 i Velodunajec. No tu się krzyżują. I do Krupów, co? I kolejny most. Kolejny most. Tu jesteśmy, zaraz będziemy walczyć na podjeździe. Prawdopodobnie tam będziemy podjeżdżać, jak ta droga idzie. Albo gdzieś indziej. Ale ma być konkretnie. Nagramy to. Zaczynamy podjazd. Mieliśmy siedzibę Wiśniowskiego, potężne, na 200 km drogę mają, cwaniaki. Jeszcze kilometr 300. Na razie jest w miarę płasko jeszcze, ale czuć. Zaczyna się. Szkoda, że ścieżki rowerowej nie ma. Tam będzie gorzej dalej. Widzę po trajektorii. Tu mamy znak 8%.
jakiś Beskid przejeżdżamy. Chyba. Oj, oj. Widzę na Garminie, że będzie jeszcze bardziej pod górę. Trochę wjechaliśmy. A drogi kręte. Udało się wjechać na szczyt. Tu już zostało osobnie, tam do znaku jest koniec. Okazało się, że pomyliliśmy drogi i to była chyba trochę dłuższa droga, ale mniejsze przewyższenie. A tu, czy nie wiem, czy to będzie widać, gdybym przybliżyć chwilę. O, tu te białe to jest właśnie ta Wisiowskiego, te całe fabryki, i tam w tle widać góry jakieś, i tata jedzie. Tam go widać, o, też dał radę, i tam też góry, i miejmy nadzieję, że już nie będzie takich podjazdów. To już koniec. Co? Koniec. Już? No. Zwyciężył. Już mógł jeszcze dwa razy tyle. Kto się zatrzyma, się napije. Jaki widok tu. Tu chyba nie było 11%. Pojechaliśmy dłuższym chyba, ale lżejszym. Nie, 11 nie było. Chyba. Nie ma innego podjazdu, gdzie by był inny? No, no tu zaraz droga pokażę, a niech to zobaczy tu, jak wszystko widać. Pięknie. Tam 8, to było 8% na jakim nachyleniu. Jesteśmy po górce, jechaliśmy 65 na godzinę. To była dobra nagroda w tym podjeździe. Nie mam na nosie różnych mieszkańców? Nie. Pożarik, czy tu przerwa, czy jedziemy? Jak no może gdzieś staniemy tam.
No kamera nie oddaje, na pewno. Nie mam przerzutek już. Jedź, jedź. Mati już tam zniknął, ale kamera zupełnie nie oddaje tego nachylenia. I to tak 2 kilometry będziemy jechać. Ja się zatrzymuję co jakiś czas. Na raty jadę. Właśnie z tatą, że tata jeszcze jedzie. Ale jesteśmy po zdobyciu największej górki z najwyższym nachyleniem, jako do tej pory jechaliśmy. I tu szczyt. Mamy 40 km do Tarnowa, do hotelu, więc prawdopodobnie uda nam się dojechać. Tata też dojechał? Pół godziny później, czy jesteśmy na szczycie? A sprawdziłem godzinę, o której ja dojechałem i o której tata. No. 6 minut po mnie to przyjechał. No i tak źle. No. Już wyścig rozstrzygnięty. 6 minut to już nie zrobię. I zaraz pewnie zjazd przed nami. To mieliśmy przeprawę przez wodę. Oczywiście tradycji stało się zadość. But w wodzie. Wtopiłem buta. I tata wtopi buta. Ale się cieszy. Poza tym mamy doświadczenie w mokrych stopach. Jedziemy wałami. Już od kilku kilometrów. Jedziemy leciutko. Tak. Bez wysiłku. Już wiemy, że niedługo. Już nie ma góry. Wiemy na pewno, że już dojedziemy do Tarnowa. Tak. Jutro jesteśmy, nie? Tak jest. Trzeba by z 15 km. Niecałe. I o. Dojeżdżamy zaraz do Tarnowa. No i koniec. Jesteśmy. Zrobione. Piękny hotel Mati znalazł. Hotel polski, zobacz. Mamy przypadek. On tylko nacisnął. Hotel Gal. Tu są ptaki Hitchcocka. Przebieramy tu mamy dworzec. I ruszamy na miasto. Tak. Dzisiaj to mnie zabił. Idziemy ulicami Tarnowa. Ledwo idziemy. Znaczy ja ledwo idę. Tata nie może patrzeć na rowery. Nie.
Jutro kurwa na pewno nie wsiądę. O, głodny wilk. Pytali o głodnego niedźwiedzia, ale... A to jest kebab. Głodny wilk. No idziemy do... Wejdę, ma te zapałki kupię, dobra. Tak? Idziemy do centrum. Na rynku w Tarnowie. Pięknie. Ogródki jeszcze otwarte, bo jest cieplutko. Ciepło, nie? Zobaczymy, co tam jest. Co to mają? Klipa i taki przekąski, nie? Baltycki. No nie, co dziwne. Tam, nie? Takie miejsca. Trzeba będzie podłączyć kamerę na jutro do pociągu. Nie, to w tej ulicy i tam... No ładno. No. Ostatni. No, zacząłem jak ten. Słowaki do wzięcia. No. Tutaj już pakujemy. Ostatni ten hotel. Później pociąg. A to już jak zwykle przygotowany już. Poczekał, aż pójdę do łazienki i spakował. A ja rozpiździel. Czekam na żonę. Wyprane spodnie. Wysoko. Tak wysoko tutaj. Budynek z historią.